Kluczową sprawą jest podkreślenie znaczenia pytania, tak? Pytania i wątpliwości. Jeżeli nie pojawiają się pytania i wątpliwości, to właściwie edukacja jest nieudana. Jeżeli zdobyliśmy wyłącznie reprodukcję informacji, to edukacja jest nieudana. To nasze spotkanie z uczniem jest nieudane. Co więcej, najlepiej gdybyśmy my także uświadomili sobie swoją własną niewiedzę w efekcie spotkania z uczniem i zaczęli sami sobie stawiać pytania. Tak? Te pytania, które tutaj się pojawiły. I to jest wtedy udany dialog właśnie nauczycielski. Chodzi tutaj przede wszystkim o wysłuchanie i wypatrzenie tego, co jest ważne u naszych interlokutorów. Nauczyciel bardzo często nie słucha, bardzo często nie patrzy na tego, z kim prowadzi zajęcia. Bardzo często po prostu ma pewną mądrość, którą ma na przykład odczytać z kartki, tak? I bez względu na to, co się dzieje, to będzie ją robił. Tutaj kluczową sprawą jest właśnie to, żeby słuchać. Słuchanie i zachęta do tego, żeby praktycznie w każdej chwili można było przerwać wykład. Tak? Także jeżeli Państwo chcecie przerwać mój wykład w którejś chwili, to zachęcam do tego. Nie ma tutaj zakazu. Kolejna rzecz to bariery właśnie, które tutaj są, które się pojawiają. To jest po pierwsze nastawienie instrumentalne. Bardzo często, jeżeli chodzi o tak zwany dialog, stosujemy nastawienie instrumentalne, czyli mamy osiągnąć ściśle określony cel. Jeżeli tego celu nie osiągamy, jeżeli ktoś nam przeszkadza w osiągnięciu tego celu, to go wyłączymy, to go zmusimy do tego, narzucimy mu swoją wolę, tak? I w pewnym sensie go zabijemy, tak? Zabijemy to, co u niego się pojawi. Być może to, co się u niego pojawiła, ta wątpliwość jest dużo ważniejsze od tego, co my chcemy przekazać. Kolejna rzecz to gadanina. Gadanina i po jednej, i po drugiej stronie, tak? W pewnym momencie język staje się jakby formą ekspresji. Przestaje być w nim wydobywane to, co jest najważniejsze, czyli rozmowa i zadawanie pytań, a próbujemy kogoś zagadać albo to jest i po obu stronach, i po stronie nauczyciela, i po stronie ucznia. To się bardzo często może wydarzyć. Dobry sposób to na egzaminie zagadać egzaminatora, prawda? Bardzo skuteczny. W pewnym momencie egzaminator jest tak zmęczony, że już nie będzie nam zadawał pytań, prawda? Kolejna rzecz to właśnie znaczenie nastawienia. I w tym nastawieniu przede wszystkim musimy mieć otwarte uszy i oczy, tak? Czyli co jest kluczowe? Musimy słuchać. Musimy słuchać, musimy patrzeć, musimy uważnie jakby śledzić to, co się dzieje. Jeżeli zaczniemy mówić do siebie, jeżeli przejdziemy w monolog podczas właśnie rozmowy, podczas prowadzenia zajęć ze studentem, to się bardzo często zresztą zdarza. Znacie Państwo takich profesorów, którzy są zachwyceni swoją elokwencją, tak? I będą sami tak perorować dla siebie, tak? W pewnym momencie. No to wtedy właśnie następuje zamknięcie. Interlokutor się wyłącza, druga strona dialogu znika. Co więcej, najważniejszą rzeczą jest to, co jest niezauważalne i to, co jest niesłyszalne. Tak? Czyli zwykle staramy się odpowiadać bezpośrednio na pytania, ale często możemy zauważyć, że jakieś pytania nie padły, tak? Albo pojawiły się jakieś tematy tabu, jakieś tematy trudne, albo jakieś tematy niezrozumiałe, których uczniowie będą chcieli uniknąć. Chociażby z tego powodu, że jeżeli zadają pytanie, no to nauczyciel odpowie w taki sposób. No jak? Robiliśmy to na poprzednich zajęciach. Nie wiesz tego? Wszyscy to wiedzą, prawda? To jest oczywiste, tak? Nie można zadawać oczywistych pytań, tak? I uczeń natychmiast się wycofuje. To, co jest ważne, on by chciał uzupełnić na przykład nawet swoją faktycznie instrumentalną wiedzę, informację, to nie padnie, tak? To zostanie stłumione, to zostanie wycofane. Tak? Czyli zasadniczą sprawą jest to, że obie strony
są, dążą do otwarcia i wspólnie szukają tego, co transcendentalne, tak można powiedzieć, czyli właśnie tego wspólnego pytania. Tak? Dialog to filozofia dialogu, to filozofia, która mówi ty. I to właśnie ty jest tutaj szczególnie ważne. Tutaj można chociażby przywołać określenia profesora Filka z UJ-u. Dotychczasowa filozofia, ta filozofia metafizyczna, filozofia bytu mówiła to. Tak, to mówią także nauki szczegółowe. One zamieniają w pewnym sensie interlokutora w przedmiot. Po drugiej stronie mamy filozofię podmiotu, filozofię ja, filozofię ego. I tak, to jest generalnie najczęściej obecne w filozofii nowożytnej. Najczęściej zresztą w procesie edukacji. Ale to ja jest czymś, co potencjalnie, jak właśnie szczególnie na to zwraca uwagę Lewinas, jak na to zwraca uwagę także Kępiński, może być niebezpieczne. Tak? Ponieważ w pewnym momencie realizujemy swoje ja, zaczynamy dominować przy pomocy swojego ja i narzucać swoje ja dla innych. Zaspokajamy swoje ego. Tymczasem kluczową sprawą jest ty. To właśnie ty otwiera na relacje i co więcej, to otwarcie na relacje musi być zawsze niebezpieczne. Nie ma bezpiecznego otwarcia na relacje. Taka sytuacja, gdy kogoś traktujemy instrumentalnie, może być bezpieczna dla nas. Może być dla nas bezpieczna. Natomiast jeżeli otwieramy się na tą relację, jeżeli komuś podajemy otwartą dłoń, jeżeli komuś patrzymy w oczy, to potencjalnie jest to dla nas niebezpieczne. Tak? To jest to potencjalnie dla nas niebezpieczne, ponieważ się wtedy otwieramy. Co dalej? Bardzo ważne jest ciągłe dowartościowywanie tej relacji. Relacja musi być aksjologicznie dowartościowana i osoba, z którą rozmawiamy, musi być aksjologicznie dowartościowana. Czyli nie możemy, musimy pamiętać, to też jest często zapominane, o tym też mówi Lewinas, o tym też mówi Kępiński, że nie oceniamy nigdy człowieka. Tak? Oceniamy zawsze ewentualnie jego efekty, jego działalności, ale trzeba to wyraźnie rozdzielić. Ten efekt działalności służy tylko temu, żebyś mógł się na przykład czegoś nauczyć dodatkowo, ale ty jesteś w dalszym ciągu największy, najpiękniejszy, najlepszy. To musimy ciągle robić. Jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy, no właśnie, utracimy tego innego. Ten inny to... No właśnie ten, kto może nam coś istotnego, coś ważnego powiedzieć. Tak? Ten inny to inaczej wariat. Tak? To inaczej wariat, wariat oczywiście też z literatury, wariat z Obłędu Krzysztonia, tak? Gdzie cały świat właściwie zwariował. Jednym normalnym człowiekiem jest w tym świecie główny bohater tej książki. Tak? To jest wariat, czyli ktoś, kto potrafi no właśnie zakwestionować to wszystko, co się pojawiło. Ten wariat, jurodiwy też można powiedzieć, daje nam możliwość poznania samych siebie. Bez tego wariata, bez tego zwierciadła w tym innym, w tym wariacie, sami siebie nie poznamy. A my potrzebujemy tak naprawdę tego drugiego, jako też poza tym, że dla niego samego, ale też jako zwierciadła dla nas. My w inny sposób się nie zobaczymy, jak tylko w oczach drugiego człowieka. Nie widzimy siebie. W lustrze też nie widzimy siebie. Widzimy tylko odbicie. Tak? Tak naprawdę inni nas widzą. My sami siebie nie widzimy. Kolejna sprawa to właśnie twarz. To twarz, która ma kluczowe znaczenie. To właśnie twarz wzywa do relacji. To właśnie twarz mówiąca i patrząca. Twarz, która mówi, jak już o tym wspomniałem, nie zabijaj. Tak? To twarz, która no właśnie co do której musimy się starać, żeby jej nie, komuś nie odebrać i żeby ktoś tej twarzy nie stracił. Tak? To też można powiedzieć w pewnym sensie godność drugiego człowieka mieści się w jego twarzy. Uczeń jest tym, kto ufa nauczycielowi. I to, jeżeli utracimy zaufanie ucznia, no to właściwie nasza praca straci sens. Tak? Uczeń musi po pierwsze wiedzieć, że nauczyciel jest kompetentny, ale z drugiej strony musi też
to wyglądać tak, że nauczyciel nie robi z siebie nikogo nieomylnego. Może popełniać błędy i mogą razem szukać tych błędów razem z uczniem. Tak? Dalej, kolejna rzecz to i Kępiński, i Lewinas. Ta relacja nauczyciel-uczeń jest relacją w pewnym sensie lekarz-pacjent. Tak? Najgorszą rzeczą, którą można zrobić dla ucznia, to obmawiać go podczas rady pedagogicznej. Tak? To plotkować o tym uczniu. Tak? To wyprowadzać gdzieś na zewnątrz rzeczy, które on zrobił. Jego błędy na przykład. To są błędy, które zrobił na naszym przedmiocie i one poza ten przedmiot, poza tą klasę nie powinny nigdy pod żadnym pozorem wyjść. Uczeń powinien być pewny, że one się nigdzie nie wydostaną. Uczeń może nam ufać i znowu tutaj ważnym elementem powinno być ćwiczenie w empatii, tak? Która będzie prowadzić do zaufania i do tego, żeby nie było wyścigu szczurów. Czyli ostatnią rzeczą, o której tutaj chciałbym powiedzieć, to właśnie ta perspektywa Lewinasa i Kępińskiego daje możliwość nowej interpretacji pojęcia spolegliwości. Ponieważ w tej spolegliwości tutaj szczególnego znaczenia, o którym nie mówił Kotarbiński, nabiera sytuacja dialogu. To jest spolegliwość z jednej strony twarzy, z drugiej strony otwartej ręki. I nauczyciel no właśnie powinien dążyć do tego, aby, jeszcze raz na zakończenie powiem, mógł się podpisać pod tym, co mówił tutaj Nie zabija, co mówił tutaj Lewinas. Nie zabijaj jest ostatnim słowem twarzy. To jest rozkaz. W objawieniu się twarzy jest pewne przykazanie, tak jak gdyby mówił do nas jakiś mistrz. Równocześnie jednak twarz drugiego pozostaje obnażona. Jest to ubogi, dla którego mogę wszystko i któremu jestem wszystko winien. A ja, kimkolwiek jestem, jako pierwsza osoba jestem tym, który ma możliwość odpowiedzi na apel. Dziękuję.